Witam was, drodzy widzowie. Przyczepka towarowa Zasław 265T stała się u mnie nowym nabytkiem. No i skoro już tak się stało, no to zaprezentuję ją wam. Może akurat ktoś też jest zainteresowany tym modelem. A więc jak sama nazwa wskazuje, długość skrzyni ładunkowej wynosi właśnie 265 cm, szerokość 132 cm, no i wysokość burty wynosi w tym wypadku 35 cm. Z kolei literka T oznacza, że mamy do czynienia z dwoma osiami, w tym wypadku są to osie knota, no i czterema kołami, co za tym idzie. Mamy tu kółka trzynastki, 155x70. Plastikowe błotniki, podłoga ze sklejki 9 mm, ponoć wodoodporna, kółko podporowe w standardzie. W przeciwnym wypadku bym go nie brał, bo dla mnie jest bezużyteczne. Zaczep Winterhoffa. Podstawowa instalacja elektryczna, mamy podstawowe światła, bez obrysówek z tyłu. Z przodu na szczęście są. Jeśli chodzi o burty, no to tylna i przednia jest otwierana, boczne nie. Przyczepka nie posiada też wywrotu, co zresztą przy dwóch osiach jest bez sensu. Pokażę wam jeszcze ramy od spodu, jak to wszystko wygląda. Szału nie ma, no ale myślę, że tak szybko się nie zarwie. Pamiętajmy, że to w końcu przyczepka lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg. A skoro już o tym mowa, no to jakie są plusy dodatnie takiej przyczepki 750 kg DMC względem chociażby takiej Szwajcarki, na której ta przyczepka przyjechała? No więc po pierwsze, nie obowiązuje nas żaden hamulec, tak jak to ma miejsce w tym przypadku. W przyczepce lekkiej, w przeciwieństwie do takiej, nie obowiązują nas też przeglądy. Mamy po prostu jeden przegląd bezterminowy. W przypadku przyczepki lekkiej, połączonej ze zwykłą osobówką, nie obowiązuje nas też żaden viatol czy tam etol. Teraz jesteśmy aktualnie w takim okresie przejściowym, kiedy wygaszają viatola, a ma wejść etol. No i jeśli też chodzi o same uprawnienia, to do ciągnięcia tej przyczepki wystarczy nam prawo jazdy kategorii B. Natomiast żeby ciągnąć taką powyżej DMC 750 kg, potrzebujemy już kategorii B plus E. Tak więc przyczepka lekka oszczędza nam wielu niepotrzebnych problemów i myślę, że w wielu przypadkach uprości pracę. Jak przetrwa próbę czasu, to się okaże. Myślę, że jeszcze nie raz ją zobaczycie w akcji na moich filmach. No i to tyle, co mogę powiedzieć wam na jej temat. Na dziś to już wszystko. Ja się z wami żegnam. No i do następnego odcinka. Cześć!